otwórz niebiosa swe nad nami. Usłysz tęsknoty naszej pieśni. W dolinę zeschłych kości przyjdź ożywcze tchnienie. Niech życiodajem spłynie deszcz. Wołamy, niechaj zstąpi duch Twój. Wołamy, przyjdź królestwo Twe. Może nie rozumiemy, co to znaczy naprawdę, ale czekamy na ten dzień. Wołamy, przyjdź. Ufaj mu, Kościele.
przed Nim serca wasze. Ludzie lżejsi niż tchnienie, tylko w Bogu jest zbawienie. Panie łaski Twe.
Podnieś niebiosa swe nad nami. Usłysz tęsknoty naszej pieśni. W dolinę zeschłych kości przyjdź ożywcze tchnienie. Niech życiodajny spłynie deszcz. Wołamy, niechaj zstąpi duch Twój. Wołamy, przyjdź królestwo Twe. Może nie rozumiemy, co to znaczy naprawdę, ale czekamy na ten dzień. Wołamy, przyjdź. W każdym czasie wylewaj.
Otwórzcie przed Nim serca wasze, ludzie lżejsi niż tchnienie, tylko w Bogu jest zbawienie. Panie łaski Twej.
imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobrze was widzieć. Nie wiem, czy możecie powiedzieć to samo względem mnie, ale ja się cieszę, widząc was dziś tu w świątyni. Witam również wszystkich tych, którzy połączyli się z nami za pomocą transmisji internetowej, a chcę przywitać słowem z proroka Daniela z 9 rozdziału. Nakłoń Boże mój swojego ucha i usłysz. Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błagania przed Twoje oblicze, ale dla obfitego Twojego miłosierdzia. Chcemy dziś do tego wołania proroka Daniela dołączyć się. Chcemy wołać, aby Bóg usłyszał nasze wołanie ze względu na swoje miłosierdzie, nas wysłuchał. Zaśpiewajmy pierwszą z wyznaczonych pieśni. Sprawie, Tyś nadzieję.
Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki. Albowiem mądrość i moc należą do Niego. Panie, jak wielka jest dobroć Twoja, którą zachowałeś dla tych, którzy się Ciebie boją. Zaiste wysłuchałeś głosu błagania mego, kiedy wołałem do Ciebie. Chwała niech będzie Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, jak jest i jak będzie, na wieki wieków. Amen. Kyrie eleison. Panie, zmiłuj się. Chryste eleison. Chryste, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się. Wysokościach i pokój na ziemi, i pokój na ziemi, a w ludziach dobre upodobanie. Módlmy się. Pełen miłości, łaskawy nasz Boże, przychodzimy do Ciebie i nie chcemy się chlubić naszą sprawiedliwością albo naszymi dobrymi uczynkami, ale chcemy, abyś dla swojego miłosierdzia wysłuchał każdej i każdego z nas. Chcemy otworzyć nasze serca, powiedzieć, co w nich jest zapisane. Prosimy Cię, wzmocnij nas poprzez Twoje słowo, poprzez moc Twego sakramentu. Amen. Pan niech będzie z wami. W dzisiejszej niedzieli chcemy otworzyć Księgę Starego Testamentu, Księgę proroka Jeremiasza, 9 rozdział, gdzie w wersetach od 22 do 23 tak czytamy. Tak mówi Pan: niech się nie chwali mądry swoją mądrością i niech się nie chwali dzielny swoją dzielnością. Niech się nie chwali bogaty swoim bogactwem, lecz jeśli ktoś chce się chwalić, to niech się chwali tym, że jest rozsądny i mnie zna. Ja Pan czynię bowiem miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż tego pragnę. Oto słowo Boga żywego. Panie, słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością, ścieżką moim. Alleluja, alleluja, alleluja. W liście do Filipian w drugim rozdziale, wersetach 12 i 13, mamy słowo, które z lekcji apostolskiej chcemy przeczytać. Dlatego moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko podczas mojej obecności, ale jeszcze o wiele bardziej teraz, podczas mojej nieobecności, tak z bojaźnią i drżeniem zabiegajcie o swoje zbawienie. Bóg bowiem jest tym, który sprawia, że pragniecie i działacie według Jego upodobania. Błogosławieni są ci, którzy słuchają tych słów
i strzegą je. Alleluja. 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 Naszą odpowiedzią na usłyszane Boże Słowo będzie wyznanie naszej wiary. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Chcę zaprosić naszych najmłodszych dzieci, które udadzą się zaraz na szkółkę niedzielną, aby podeszły teraz przed ołtarz. Niech ci błogosławi Pan, niech ci strzeże, niech ozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą, niech ci miłości Pan.
Łaska Jezusa Chrystusa, miłość Boga, społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami wszystkimi teraz i na wieki. Chcemy dziś otworzyć Ewangelię Mateusza, 9 rozdział tej Ewangelii, posłuchać jedną z historii, którą Mateusz opisał. Kiedy Jezus odchodził stamtąd, zobaczył siedzącego w punkcie celnym człowieka, który miał na imię Mateusz. Powiedział do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy w domu Jezus zajął miejsce przy stole, wielu celników i grzeszników przyszło i usiadło z nim i jego uczniami. A kiedy faryzeusze to zobaczyli, zapytali jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada przy jednym stole z celnikami i grzesznikami? Gdy Jezus to usłyszał, powiedział: zdrowi nie potrzebują lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co znaczy: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników. Panie, stajemy z Twoim Słowem, chcemy się dziś skonfrontować. Nie chcemy z Nim walczyć, ale chcemy to Słowo przyjąć do naszego życia. Pozwól, aby poprzez Ducha Twego Świętego zasiew tego Słowa wydał plon w naszym życiu. Amen. Historia działa się w Stanach Zjednoczonych. Pewna młoda dziewczyna chciała rozpocząć studia, wypełniała aplikację, która miała dać odpowiedzi na różne pytania, które były stawiane w tej aplikacji, w tym wniosku. Ale serce zamarło jej przy jednym z pytań, gdy przeczytała: czy jesteś przywódcą? Była bardzo uczciwą osobą i bardzo sumienną, dlatego napisała nie i spodziewała się, że też taka odpowiedź nadejdzie z uczelni, na którą aplikowała. Ku swemu zdziwieniu otrzymała list z uczelni, w którym było napisane: szanowna kandydatko, z analizy formularzy zgłoszeniowych wynika, że w tym roku nasza uczelnia będzie miała 1452 nowych liderów. Akceptujemy i przyjmujemy Ciebie, ponieważ uważamy, że konieczne jest, aby mieli przynajmniej jednego naśladowcę. Kto to jest lider i kto to jest naśladowca? Takie nowe słowo, znaczy nowe, no ono już trochę w naszym języku funkcjonuje. Być liderem, być przywódcą, być tym, który jest zawsze na przodzie, być tym, który proponuje pewne rozwiązania i być tym, który ma tych, którzy za nim idą i te rozwiązania wdrażają, realizują w swoim życiu. Ci, którzy są naśladowcami, w tym słowie zawarte jest śledzić, czyli idą za kimś i każdy ruch, każdy krok, każde słowo rejestrują. Ale nie tylko rejestrują po to, żeby gdzieś to zapisać, ale po to, żeby być właśnie naśladowcami, czyli działać tak samo, jak działa lider. Teraz jest jeszcze takie nowsze słowo dla tych, którzy idą za liderem: followersi, z języka angielskiego. Kto nie zna angielskiego, to myślę, że no to było pewnie przykro, gdy przeżył to, ale gdy zatrzymuje nas taki nieodznakowany pojazd, radiowóz policyjny, to zwykle jest napisane najpierw: policja, jedź za mną, a później: police, follow me, tak? To są followersi, czyli ci, którzy jadą za tym pierwszym samochodem i wtedy już z tych, którzy są liderami na drodze i którzy są zawsze pierwsi, stajemy się tylko tymi, którzy jadą gdzieś powoli za tym liderem, który niestety no niemiło nas przywita. Jezus jest liderem, no niekwestionowanym liderem. Jezus jest tym, który idzie, rozpoczyna swoją działalność, bo to początek działalności Jezusa, i poszukuje swoich followersów, swoich uczniów, swoich naśladowców, tych, którzy będą go śledzić krok po kroku. No i dzisiaj taka dosyć ciekawa historia. Ciekawa z tego względu, że generalnie opisana w dwóch zdaniach, zawierająca w sobie trzy słowa. I te trzy słowa powodują, że następuje działanie. Jezus widzi Mateusza, który był celnikiem, który siedzi w miejscu poboru ceł.
tamte cła opłacali wszyscy, którzy przychodzili do miasta i przynosili jakieś towary. Obserwuje go, przez chwilę podchodzi i mówi: pójdź za mną. No i Mateusz zbiera się i idzie. No tak zadałem sobie pytanie, czy to tak na pewno prosto wyglądało. Może w tym przypadku tak. Ale jakby to wyglądało w naszym przypadku, gdyby Jezus przyszedł i zastał nas w tej robocie, którą wykonujemy, w tych zadaniach, które wypełniamy, albo nawet w klasie szkolnej, w której siedzimy i powiedział: pójdź za mną. Dobra, nie widzielibyśmy, że to jest Jezus, tak? To przychodzi ktoś zupełnie obcy. Przychodzi ktoś, kogo nie znamy. Może słyszeliśmy coś o nim, ale tak naprawdę no, nie mieliśmy nigdy z nim żadnej relacji, nigdy żadnego punktu styczności nie było. Nie było chwili rozmowy, nie było chwili, w której mogliśmy bardziej, lepiej się zapoznać i on mówi do nas: pójdź za mną. No jesteśmy przewrażliwieni, bo doniesienia medialne o tym nam mówią. No absolutnie tego nigdy nie rób. Szczególnie to mówimy dzieciom. Gdyby ktoś ci powiedział: chodź za mną, albo chodź ze mną, albo cokolwiek innego zaproponował, absolutnie tego nie rób. Może my dorośli zadalibyśmy sobie inne pytania, albo postawili te pytania temu, który do nas przyszedł i to nam zaproponował, nawet Jezusowi. No dobra, w tej chwili ma fajną robotę. Mam pracę, w której wiem, ile muszę pracować, mniej więcej wiem, ile zarobię. To pozwala mi na utrzymanie mojego domu, mojej rodziny. Co proponujesz mi w zamian? Też umowę o pracę? A może tylko to będą prace zlecone? Albo może najgorsze z rozwiązań, wolontariat? Mam teraz wszystko zostawić i pójść za tobą? Mam zmienić teraz swój zawód, bo ty do mnie powiedziałeś: pójdź za mną. Mam wszystko rozpocząć na nowo, bo raczej nie będę pracował w tym zawodzie, do którego w tej chwili byłem przygotowany i który w tej chwili wykonuję. Gdzie będę mieszkał? Ile czasu będę musiał pracować z tobą? 8 godzin? Czy może będziesz wymagał ode mnie nadgodzin? Myślę, że zadalibyśmy bardzo wiele pytań, przynajmniej ja bym tyle zadał. I myślę, że wcale to myślenie moje, nie potwierdzę tego, ale nie było odosobnione od myślenia, które musiało towarzyszyć Mateuszowi. Ale jednak musiało być coś w oczach Jezusa, po pierwsze, w jego zachowaniu i w tej energii, którą niósł ze sobą, że Mateusz idzie za Jezusem, staje się jego naśladowcą, followersem. I musiało być coś w Mateuszu, że zdobywa się na tą decyzję. Co było w nim, to można dosyć łatwo rozczytać z kart Ewangelii, ale też i z tych wydarzeń, z którymi się gdzieś tam zapoznaliśmy. No Mateusz jako ten poborca podatku współpracował, kolaborował z najeźdźcą, czyli z Rzymianami. Zbierał te podatki przede wszystkim dla nich, bo one trafiały w dużej mierze do kieszeni tego, który przysłał Mateusza do wykonywania tego zadania, czyli do skarbca państwa, do cesarstwa rzymskiego. Ale Mateusz też kombinował i przy okazji, no przecież nie było kasy fiskalnej, nie było komputerów, nie było systemów online, których można było zbadać, ile dany towar jest warty. Może zawyżał cła, może część tego zabierał dla siebie. Dlatego Mateusz... No, wynika to też z treści tych wersetów, które są później, nie był lubiany przez społeczność, w której żył. Oceniony został natychmiast jako grzesznik, jako ten, który no, nie czyni dobrze. Mateusz musiał mieć dosyć swojego stanu i dosyć swojego położenia. Musiał powiedzieć: rzeczywiście w tej chwili już trzeba coś zmienić. Nie da się dłużej tak żyć. Miał wszystko. Myślę, że jego poziom materialny życia był bardzo wysoki w stosunku do pozostałej części społeczeństwa, w której pracował i przyjmował te wszystkie opłaty celne.
miał wszystko, a może miał i nawet w nadmiarze. Ale nie miał szacunku innych ludzi, był pogardzany, może nawet znienawidzony, nie był szczęśliwy w tym, co robił. Może na początku bardzo mu się to podobało, może na początku, gdy spinał się po drabinie zarobków, ale też i materialnej drabinie, która wyniosła go szczebel wyżej niż pozostałych, może było to dla niego szczęśliwe, zadowalające i dobre. Natomiast po pewnym czasie czuł ciężar tego, co robi. Dlatego decyduje się, że pójdzie za Jezusem. Zostawi wszystko, co do tej pory robił i rozpocznie od nowa. Myślę, że wielu z nas może w pełni albo od czasu do czasu odczuwa podobną sytuację. Nie jesteśmy zadowoleni i szczęśliwi z tego, co robimy. Robimy to, bo po prostu robimy, ale przydałby się ktoś, kto przyjdzie i powie: pójdź za mną i wyrwie nas z tego miejsca, w którym jesteśmy, z tej pracy, z okoliczności, z sytuacji, w których się znaleźliśmy, po to, żeby tylko opuścić to, co stare i wyruszyć ku temu, co nowe. Jezus dziś staje i przed nami widzi, co odczuwamy w samych sobie, co myślimy w naszych głowach, z czym się dziś gdzieś tam boksujemy w naszym życiu i mówi: pójdź za mną. Nieważne, co do tej pory robiłeś, to musisz za sobą zatrzasnąć, zostawić, zamknąć i wyruszyć ku nowemu. Wyruszyć idąc za mną i postępując, żyjąc, działając według nie schematów, które do tej pory były ci znane, ale według zupełnie innych dróg, które ja ci proponuję. Jeśli dziś utknąłeś w czymś i nie potrafisz z tego, nazwijmy to po imieniu, bagna się wyrwać, a wręcz ono wciąga cię coraz bardziej i niżej. Jeśli czujesz się wypalona, wypalony, jeśli pomimo tego, że może wszyscy naokoło, patrząc na ciebie, myślą, że jesteś szczęśliwym, radosnym, spełnionym człowiekiem, bo zewnętrzne znaki o tym mówią, to dziś staje przed tobą, przede mną ten, który mówi: pójdź za mną. Tylko czy wystarczy mi dziś odwagi, czy też brak jej we mnie? Czy wystarczy tobie dziś odwagi, aby zakończyć swoje stare życie i rozpocząć zupełnie nowe z Jezusem, idąc za Nim? A może te słowa trafiają dziś tylko do tych, którzy idą już za Jezusem, podążają za Nim, są Jego naśladowcami. I nie znajdę tu dziś nikogo, do którego by przemówiły w taki sposób szczególny i osobisty. Bo może tych ludzi tu dziś nie ma. Ale są w waszych myślach i zapewne wiecie, myślicie, jesteście przekonani, że do nich by te słowa trafiły. Dlatego dziś ty masz, droga siostro, drogi bracie, nawet jeśli się nie czujesz na siłach, stać liderem i pójść. Pomóc komuś, przeprowadzić go do Jezusa. Pomimo tego, że jesteś naśladowcą, masz być liderem i zaprowadzić w tej długiej drodze. Drodze nawrócenia, drodze wyjścia ze starego, drodze wyjścia może z upadku do tego, który nazywa siebie lekarzem. Faryzeusze, którzy obserwowali tę sytuację, uczeni w piśmie, ci, którzy byli, no, nazwijmy to po imieniu, tak bardzo blisko jądra wiary i Słowa Bożego, patrząc na to, co robi Jezus, od razu go osądzają: co ty robisz? Ty z grzesznikami i celnikami siadasz do stołu i z nimi jadasz, to z nami byś zasiadł, byłoby na pewno lepiej, bo my jesteśmy bardziej godni niż oni. Jezus absolutnie dziś tutaj nikogo nie chce położyć na wadze i zważyć i powiedzieć: ty jesteś godny, ty jesteś mniej godny.
Jezus chce przyjść do każdego, Jezus chce każdego zaprosić. Pytanie, czy my zaakceptujemy to, że Jezus kogoś tu zaprosił? Czy gdy zobaczymy tu człowieka, którego przyprowadzi się, a wiemy o nim różne rzeczy, niekoniecznie te najlepsze, czy my się nie zgorszymy i powiemy, my z nim nie chcemy tu w ławce siedzieć, my z nim nie chcemy przeżywać nabożeństwa? Myślę, że no, na tyle, na ile was znam, taka sytuacja by nie zaistniała, ale są takie wspólnoty i są takie miejsca, w których jedni uważają się za lepszych, a drudzy za gorszych. To z życia, to z Ewangelii, choćby Mateusza. Dzieje się to też i wśród nas na co dzień. Jezus mówi, nie potrzebują zdrowi lekarze, ale ci, co się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie wystarczy składać ofiary. Nie wystarczy być religijnym. Trzeba mieć w swoim życiu coś, co przekłada się na praktykę, czyli na prawdziwe działanie, czyli na miłosierdzie względem tych, którzy upadli, na pomoc tym, którzy potrzebują tej pomocy, bo może myśmy kiedyś byli tymi, którzy potrzebowali pomocy i ktoś nas dzięki miłosierdziu wyciągnął i zaprowadził do Boga. Jezus nie przyszedł wzywać sprawiedliwych, ale przyszedł wzywać grzeszników i dziś to wezwanie kieruje do nas. Jak go naśladować, zapytacie? Jak stać się jego naśladowcą? No, czytać słowo, które o nim mówi. Czytać ten przekaz, który on kieruje i do nas, i w którym daje bardzo wyraźne i jasne wskazówki, jak można być jego naśladowcą. Pójdź za mną. To znaczy wykonuj to, co ja wykonuję. Nie potępiaj, nie osądzaj, nie odrzucaj, ale przynoś wszędzie pokój tam, gdzie przychodzisz jako naśladowca Chrystusa. Amen. Panie, ile razy już w naszym życiu wypowiadałeś nad nami, kierując do nas to zaproszenie i patrząc nam w oczy, pójdź za mną. Przemierzaliśmy różne odcinki naszej drogi, idąc za Tobą, ale Ty wiesz, że zawsze gdzieś po drodze znowu się pogubiliśmy. Ty musiałeś zawracać i znowu powtarzać, pójdź za mną. I znowu chwilę uniesienia, chwilę poprawy, po czym gdzieś skręcamy nie w tą drogę, w którą Ty chciałbyś, abyśmy poszli i uciekamy od siebie. Panie, potrzebujemy Twojego ciągłego upominania i Twojego nawoływania, pójdź za mną, bo gubimy się, bo grzeszymy, bo nie jesteśmy idealni, ani też może nie chcemy być idealni. Prosimy Cię, abyś odmieniał nas, abyś nas prowadził i abyś odnalazł dzięki naszemu działaniu tych, którzy gdzieś pogubili się w swoim życiu, którzy potrzebują dziś wejścia, wyrwania z tej sytuacji, w której się znaleźli, z tego miejsca, w którym żyją, i przyprowadzenia do nowych obowiązków, nowego życia, które jest w Tobie i z Tobą. Dlatego, Panie, wołamy o nawrócenie, o wylanie Ducha Twego Świętego, Ducha odnowy na nas i na wszystkich wokół nas. Panie, widzisz, ile zła jest w tym świecie, ale też ile zła sami w tym świecie robimy. Dlatego prosimy Cię, abyś nas uzdolnił, wzmocnił, zaprosił do tego stołu, przy którym będziesz do nas przemawiał i przy którym będziesz nas odmieniał. Bo tego po prostu potrzebujemy. Przychodzimy jako ci, którzy potrzebują uleczenia, tego fizycznego i duchowego. Wołamy o tych, którzy cierpią fizycznie, którzy, Panie, potrzebują Twojego dotknięcia, Twojego wypowiedzenia słowa wstań, choć potrzebujemy Twojego zawołania, odpuszczone Ci są grzechy Twoje, abyśmy potrafili pozostawić swoją przeszłość za nami i wyruszyć ku nowemu.
za Tobą idąc. Przynosimy Ci nasze kłopoty, nasze problemy, które są nierozwiązywalne dla nas i chcemy Twojego wzmocnienia, ale też i pokazania, co powinniśmy zrobić. Poddajemy się Twojej woli, o Twoją łaskę prosimy. Wysłuchaj nas, bo wołamy jako Twoje umiłowane dzieci do Ojca, który nas miłuje. Amen. Moi drodzy, chcę Was zaprosić na nasze kolejne nabożeństwo, w czasie którego będziemy chcieli się budować, formować i uczyć, jak naśladować Jezusa. W przyszłą niedzielę o godzinie 9:30, jeśli Pan Bóg pozwoli, tutaj się będziemy mogli spotkać. Lekcje religii odbywać się będą w nadchodzącym tygodniu według planu. Bardzo proszę i dziękuję zarazem z drugiej strony. Najpierw proszę o to, aby opłacać składkę za pierwszy kwartał bieżącego roku. Dziękuję tym, którzy już to uczynili. W dalszym ciągu, tak jak w zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy, będziemy zbierali ofiary na parafię w Szopienicach po tragedii, która tam się wydarzyła. Bardzo dziękuję za Waszą hojną ofiarę, którą złożyliście tu w czasie nabożeństwa, ale też i na konto. Zebraliśmy prawie w jedną niedzielę 10 tysięcy złotych, które przekażemy na pomoc w parafii w Szopienicach, a całą tą zbiórkę chcemy jeszcze przez cały miesiąc kontynuować. Można wpłacać na listę w kancelarii parafialnej, można wpłacać na konto. Jeżeli ktoś chce, może wrzucić przy wyjściu z kościoła kopertę, na której napisze Szopienice, i te pieniądze również zaksięgujemy jako ofiarę na pomoc dla tej właśnie dotkniętej parafii. Moi drodzy, przed nami bardzo dobry i chyba szczęśliwy czas, ponieważ po raz pierwszy w tym roku mogę ogłosić zapowiedzi. Związek małżeński pragną wstąpić Kamil Skrobol, zamieszkały w Warszowicach przy ulicy Stawowej 30A, ewangelik, kawaler, i pragnie poślubić Karinę Hejną, zamieszkałą przy ulicy Słowackiego 3 w Golasowicach, ewangeliczkę i pannę. Ślub młodej pary odbędzie się w nadchodzącą niedzielę 12 lutego tu w kościele o godzinie 13. My chcemy prosić Pana Boga, aby zamiarom tej młodej pary również błogosławił, bo próżno trudzą się ci, którzy sami dom budują. Jeśli Pan go nie zbuduje, Pan musi być z nimi i Pan niech im w tym pobłogosławi. Moi drodzy, teraz przed spowiedzią zaśpiewamy z kolejnej pieśni pierwszą i trzecią zwrotkę. Pierwszą i trzecią zwrotkę, a teraz proszę, abyście przyjęli życzenie pokoju. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen.
Nie zrobimy kroku do przodu, jeśli będziemy tkwili w tym, co stare. Nie zmienimy się, jeśli ciągle będziemy na nowo popełniać te same błędy i grzechy. Dlatego chcemy dziś przyjść przed oblicze Boga i przeprosić za nasze odstępstwa, za nasze ucieczki, za nasze chowanie się sprzed Jego oczu, za wszystko to, czym zasmuciliśmy Go. Przeprosić w modlitwie spowiedni i tak razem jako Kościół wołać. Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze, ja biedny, nędzny i grzeszny człowiek wyznaję przed Tobą wszystkie grzechy i przewinienia moje popełnione myślą, mową i uczynkiem, którym i zasłużyłem na Twe doczesne i wieczne kary. Żałuję za nie szczerze i z całego serca i proszę Cię dla niezgłębionego miłosierdzia Twego i dla niewinnej, gorzkiej męki i śmierci umiłowanego Syna Twego, Jezusa Chrystusa, bądź mnie niegodnemu, grzesznemu człowiekowi, łaskaw i miłości. Odpuść mi wszystkie grzechy moje i dopomóż łaskawie przez moc Ducha Twego Świętego do poprawy życia mego. Amen. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Amen. Bóg słyszał nasze wołanie, dlatego przed obliczem Boga Wszechmogącego pytam się każdej i każdego z Was. Czy żałujesz za swoje grzechy? Jeśli tak jest, odpowiedz: żałuję. Żałuję. Czy wierzysz w odpuszczenie grzechów i pojednanie z Bogiem przez Jezusa Chrystusa? Jeśli tak, odpowiedz: wierzę. Wierzę. Czy pragniesz z pomocą Ducha Świętego poprawić swoje życie? Jeśli jest to Twoim szczerym pragnieniem, odpowiedz: pragnę. Pragnę. Jak żałujesz, jak wierzysz, jak pragniesz, tak niechaj Ci się stanie. Tak rzekł Pan nasz Jezus Chrystus do swoich apostołów: którymkolwiek odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane. Przeto jako powołany i ustanowiony sługa Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego świętej Ewangelii zwiastuję wam pokutującym łaskę Boga, a z rozkazu Chrystusa odpuszczam grzechy wasze. Czynię to w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Błogosław, duszo moja Panu, a wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu. Błogosław, duszo moja Panu, nie zapominaj wszystkich Jego dobrodziejstw. Pokój Pański niechaj spocznie na nas. Amen. On niech będzie z wami. Wznieście swe serca. Znosimy je do Pana. Dziękujmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, abyśmy Tobie, święty Panie, wszechmogący Ojcze, wiekuisty Boże, zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, dla którego Ty jesteś nam łaskawy, odpuszczasz grzechy i udzielasz zbawienia wiecznego. Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi, śpiewamy na Twoją cześć pieśń chwały. Święty, święty, święty jest nasz Pan, a niebo i ziemia, a niebo i ziemia są pełne chwały Jego. Chcemy wysławiać i uwielbiać Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, bo Ty nad nami zlitowałeś się i dałeś nam swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Dlatego za przygotowane przez Ciebie dla nas zbawienie w Jezusie Chrystusie przyjmij chwałę, cześć i uwielbienie. Prosimy Cię, daj nam, Panie, żar Ducha Twego Świętego, aby rozpalił w naszych sercach żywą wiarę i tak przygotował nas do godnego obchodzenia pamiątki śmierci naszego Zbawiciela
i do przyjęcia Go, gdy przyjdzie do nas Wieczerzy Świętej. Na Niego bowiem czekamy i z całym Kościołem prosimy. Przyjdź wkrótce, Panie. Przyjdź, Panie Jezu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Pan nasz Jezus Chrystus tej nocy, której był wydany, wziął chleb i podziękowawszy, łamał i dawał uczniom swoim, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął i kielich, a podziękowawszy, dał im, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, ten kielich jest to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was i za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Amen. To już wszystko zostało dla nas przygotowane. Chodźcie, zobaczcie, skosztujcie, jak dobrym i wiernym jest nasz Pan. Błogosławieni są ci, którzy zostali zaproszeni na ucztę Baranka. Chodźcie. Prawdziwymi i zbawiennymi darami, ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. Idźcie z Bogiem i w pokoju. Pan będzie z wami, teraz i na wieki wieków. Amen.
Módlmy się. Pełen miłości Ojcze nasz w niebie, Tobie chcemy podziękować za to, że posiliłeś nasze słabe ciała i serca darami Syna Twego Jezusa Chrystusa, Jego ciała i Jego krwi. Prosimy Cię, spraw, aby ten sakrament posłużył nam wszystkim do wzmocnienia naszej wiary względem Ciebie, ale też i do wzajemnej miłości pomiędzy nami tu na ziemi. Dziękujemy Ci, wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen. Niech Ci błogosławi Pan, niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój. Amen. Amen. Weselę się, Panie, w Tobie cieszę się, Aleluja.